No to cóż, my tradycyjnie jesteśmy do Państwa dyspozycji. Wielu się spotykać nie tylko na scenie, ale także jakby też na scenie, ale poza spektaklem, więc jeżeli tylko macie jakieś pytania, coś Was nurtuje od razu po spektaklu, coś czego chcielibyście się dowiedzieć, albo tak po prostu porozmawiać, to my jesteśmy do Państwa dyspozycji, bo wiadomo, no możemy tak, nie chodzi o to, żeby historię teatru, mówić, bo to można wszędzie przeczytać, natomiast takie rzeczy, których nie ma, które są ukryte gdzieś pod naszymi zewnętrznymi powłokami, to jak najbardziej, jeżeli to nie przekracza jakichś tam granicy przyzwoitości. Dziękujemy serdecznie za kolejny cudowny wieczór. Ja zacznę od takiego bardzo praktycznego pytania. Państwo jako jedni z nielicznych teatrów w Polsce, może na świecie, codziennie gracie, co wieczoru gracie co innego i to mnie zawsze nurtowało, w jaki sposób można codziennie z taką autentycznością wcielać się w kolejne nowe wilkiewiczowskie czy niewilkiewiczowskie postaci. Czy to jest dużo trudniejsze niż po prostu granie ciągiem? Dziękuję Państwu. Nas nurtuje, jak można grać 9 spektakli pod rząd. My tego nie doświadczyliśmy nigdy, więc nie wiemy, jak jest z drugiej strony barykady. Natomiast no, my tęsknimy przez każdym spektaklem. Gram to raz na miesiąc, dwa razy w miesiącu. Jest to takie również dla Państwa, tak. Nie tylko utrudnienie, ale przede wszystkim rozmaicenie w pewnym sensie, tak? Nie wpada się w rutynę. Wiadomo, że aktor stara się zawsze nie wpadać w rutynę, ale to jest kolejny czynnik, który wyrzucamy. No poza tym, no, mówię, Państwo przyjeżdżacie na przykład na wakacje i przyjeżdżacie na tydzień i tylko macie możliwość zobaczenia jednego spektaklu, gdybyśmy grali ciągiem, tak? Nie, no tak, to doceniamy, tylko to rozumiem, jest... że jest to wyzwanie dla aktora również, prawda? Ponieważ co ranka budzicie się z innym, że tak powiem. Co ranka to się budzimy, żeby scenografię zmienić. Tak, oczywiście. Mamy cudownych czterech chłopaków ekipy technicznej. Którzy są grali. Którzy są grali. No, tak. Zresztą tu wszyscy grali i administracja, i księgowość, i archiwum. Ja jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć. Od wielu, wielu lat przyjeżdżam do Zakopca i zawsze, jak tylko jestem i gracie, to jestem tutaj. Zaczęło się to dawno od kabaretu Voltaire. To było coś niesamowitego, bo ten spektakl trwał regularnie chyba gdzieś ze 2 godziny, natomiast on tutaj, w tym teatrze, trwał 4 godziny. Po prostu były brawa, ludzie wyszli z, nie wiem, czy Państwo pamiętają ten spektakl. Którzy grali tam. Dziewczyna w czerwonych rękawiczkach. Andrzej Jesienek. Tak. Coś niesamowitego. I teraz ja mam takie pytanie. Skąd wy czerpiecie tak dużą, potężną energię? Bo ani raz nie udało mi się Was zobaczyć w słabej formie. Skąd wy to macie? Z Państwa przychodzicie i my dla Was jesteśmy. No między ludźmi jest wymiana energii, prawda? Więc... Właśnie to jest miłość do tej pracy i tworzycie w pewnym sensie rodzinę tutaj. Znaczy ja bym to nazwał nawet tą bliskością, którą dzięki Panu teraz stworzyliśmy, że ta bliskość widza powoduje, że no ta energia łatwiej przepływa, że tutaj patrząc sobie w oczy, będąc na scenie, Państwo na widowni, tworzy się coś takiego, że ta bariera sztuczności, granica pewna zostaje złamana i przez to ta energia jeszcze bardziej płynie. Widzimy Was bardzo blisko, tak jak człowieka, z którym się rozmawia normalnie w życiu, prawda? I dzięki temu też ta energia jest zmieniana i ona pęcznieje. Zawsze sobie zakładaliśmy, że jakby premiera nie będzie końcem spektaklu. I nawet osoby, które przychodzą parę razy na ten sam spektakl, widzą, jak ten spektakl się rozwija, bo my się rozwijamy. Bo my schodząc do garderoby sobie sami robimy uwagi, czy słuchamy uwag reżysera, że za każdym razem coś można jeszcze zmienić, że można pewne rzeczy nowe odkrywać. Poza tym nawet spotkania z Państwem powodują, że my na pewne rzeczy też odkrywamy, że widz czasami coś nam uświadamia, czego myśmy nie odkryli. Także to jest takie zupełnie wzajemne i zawsze jeżeli jest to tworzenie, to jest coś, co jest najtrudniejsze dla aktora, to bycie w tym danym miejscu, że, bo tego już nie powtórzę, prawda? Wszystko się może zmienić. I natomiast tej sytuacji nie powtórzę, że ona się wydarza tylko w tym danym momencie, bo jest taka widownia, bo są takie relacje między nami i to jest właśnie niezwykle. To jest tym butem dzisiaj. Ktoś dostał butem. To jest tym butem. To jest super, co pani zrobiła. Jednej pani wstrzymaliście wtedy akcję. Tak samo dzisiaj zachęciła mi się dzisiaj Linda. Ja teraz sobie się tak, czy ona mi się odkaczy, ale jakoś tak ją wyprowadziłam.
Krzysiu tego nie widział, bo akurat był tyłem, ale sobie się jak się wcisnęła, no to trzeba będzie się podciągnąć. Tak, tak, dzisiaj przy zdrowie pojawiła się bardzo nastrojowa muzyka, prawda? Krzysiu, pani no właśnie. No i to też, no właśnie to też, ale to się zgra, bo no, zdarza się, że ktoś zapomni włączyć komórki, tylko wtedy nie można udawać, że tego nie ma, prawda? Wszyscy na widowni słyszą, a aktorzy nie słyszą. No, no nie, jest to. Brawo, panie pułkowniku. A to, że pan stał nad grobem, rewelacyjna sprawa. A dwie sprawy informacyjne, jeżeli można. Czyja muzyka? Jerzy Kluściński. Jerzy Kluściński. Co mamy w tej ilości? A wokaliza, kto to śpiewa? Lucja Czarnecka. Natomiast w tej ulotce przeczytaliśmy, że tak, Witkacy napisał tę sztukę w 21 bodajże roku. Opublikowana została w 60. czy drugi. A kiedy pierwszy raz wystawiona? Przez jaki czas? To przez państwa? Czy przez państwa? Nie, to już wcześniej. Z tych, które na przykład ja widziałam, to ja widziałam realizację Krystiana Lupy, ale w latach 80. zrobiono. Nie wiem, czy ktoś wcześniej robił bezimienne dzieło. Skąd ta duża, no, odległość między napisaniem a opublikowaniem tego tematu? Czy to wynikało z jakichś cenzuralnych spraw? No tak, w 21 roku można było jeszcze pisać na temat rewolucji październikowej, bo to, tak, no tak. Bo to jest tak mniej więcej w myśleniu Witkacego napisane. Natomiast po 45 w Polsce o tej rewolucji październikowej można było mówić tylko w jeden sposób, nie w taki. I to były bardzo, że tak powiem, trudne czasy w ogóle dla Witkacego. Witkacy został tak naprawdę od kiedy latach 70. dopiero. 50., 60. to był całkowite podziemie. Wszystko to zawdzięcza się w zasadzie Konstanty Puzyna. On zrobił ten pierwszy zbiór właśnie, zaczął. To było pierwsze wydawnictwo pod jego redakcją właśnie. Tak, w latach 60. dokładnie tak. Młodzieżny kontakt z Witkacem jeszcze w czasach studenckich w Warszawie to był drugi szewczy. To była dla mnie absolutnie olśniewająca sztuka, przewidująca jakby konieczność tego zderzenia tych dwóch totalitaryzmów. A jeszcze jedno mam takie pytanie. Państwo dostali ten tekst do ręki, wszyscy tam. Jest to no, jedna wielka no, sztuka, co z tym fantem zrobić. Czy ten spektakl wszyscy kreowaliście w jakimś sensie sobą, nawzajem gdzieś, czy był ktoś, taki właśnie pułkownik, który zaordynował wszystko i Tak, oczywiście. Wiadomo, że nasza rola jest taka, że my nie chcemy być tylko odtwórcami, chcemy być twórcami. Jak gdyby ten teatr, które, role, które powstają, bo to one nie są narzucane, prawda, że gdzieś w pracy się tworzono. To, co zawsze szef nasz Andrzej Dziuk mówi, ex nihilo, czyli z nicości, ale tworzymy to razem. Jest pewien temat zadany i próbujemy. Oczywiście bardzo ważna jest też wizja tego, prawda, czy muzyka. Muzyka, wizja, prawda, że to chodziło o Bagna, chodziło o tą sytuację, to jest scenograf. No ale w porozumieniu, bo tak, to nie to musi być, to musi być. Jeszcze wy. Wiele projektów. Wiele dyskusji. Tak. Jak, w jaki sposób to pokazać? I tutaj takie założenie było, żeby to były bagna, że to jest taki grząski teren właśnie, na którym się to wszystko rozgrywa. Przechodzicie po tym tak, jachu. Tak. I taka była wizja. I też mówię, jak się to stanie, to dostaliśmy też troszeczkę później. To były też takie próby, takie uchwycenia, zawsze są zadawane. Tematy, etiudy różne, to jeszcze nawet nie wiemy, co się tam święci. Już coś tam próbuje coś tam wydobyć, tak? A potem dopiero po jakimś czasie właśnie... Wiemy, czego będzie dotyczyć temat, natomiast poza tekstem są pewne impresje, które są zadawane tematycznie. Nie wiadomo, kto co gra, jaką postać. To szukamy, bardzo często tak pracujemy. Bo to jest dobre, wtedy, kiedy człowiek nie wie jeszcze za dużo, wtedy jest bardziej otwarty, bardziej może pójść w różne kierunki. Tekst bardzo często ukierunkowuje. I dobrze jest wcześniej właśnie pójść w pewien kierunek mentalny, emocjonalny, żeby to odkryć. A później jak do tego tekst dojdzie, to zupełnie inaczej to brzmi. Najważniejsza jest wizja, że przychodzi reżyser i ma wymyślony świat, konstrukcję. Potem
to trzeba po prostu już wejść i tam mamy tę swobodę, żeby coś tam wymyślić, coś zaproponować, ile propozycje są przyjmowane, ile nie. Ale generalnie jak jest ta wizja, jak jest ta konstrukcja, wtedy wszystko jest dobrze poukładane, to się zupełnie inaczej pracuje. Czy fantastycznie się po prostu pracuje. A jeszcze jedno, czy były jakieś inspiracje tymi Krystiana Dupy? Nie. To było zupełnie inne. Macie tekst, bo to jest inny teatr. Tabula rasa. To jest w ogóle... Tym większe uznanie, bo to nie ma... Wydaje mi się, że nie ma porównania. Mieliśmy też scenografię od razu. Znaczy nie postawioną, natomiast widzieliśmy ją w rysunku i to też bardzo dużo dawało. To sposób cały świat ustawia, sposób poruszania, tak jak mówię, tak. No to jest bardzo ważne. To widać arystokracja, było... która dostaliśmy kostiumy, to narzuca. To już jak się ma taki kostium, to już nie można w pewien sposób chodzić, a pewien się narzuca. Porcelanowe ale. Ale to tu jest, dostaliście w pewnym momencie ten kostium i trzeba było go ubrać, dopiero wtedy się poczuł człowiek, że o. Często tak jest. Nie? To już dopiero... jest nabudowane, dostaje się kostium, nagle się dzieje to. To jest jak z balami maskowymi u ludzi normalnych, którzy robią sobie z domu, jeżeli ktoś zrobi z siebie jakąś postać, to zrobią grę. Kostium na pewno dopełni, to bardzo. Dopełnia. Myślę, jak tutaj Rafał Zawistowski stworzy rzeczywiście bardzo odrębny i wyraźny świat, to znaczy arystokracji, artystów i tych mieduwałów, którzy z tej ziemi jeździmy, wychodzą, żeby rozliczyć się z tymi u góry. Ani przemienianie się w tą, nie chcę powiedzieć przebieranie, właśnie w tą czerwoną suknię, tutaj te kończochy, no to jest całe misterium przecież, bez słów, ale misterium. Jaka kobieta? Będziesz prezydentową. O, właśnie. Proszę Państwa, jak to szybko, ale korzystając z okazji spotkania z Państwem, chciałbym się odnieść do spektaklu przedwczorajszego, czyli Caliguli, namówić wszystkich z Państwa, którzy nie byli, absolutnie obowiązkowo Panu bardzo podziękować i Pani za te dwie główne role. I ja do dzisiaj jeszcze, że tak powiem, tu pulsuję w głowie ten spektakl. Muzyka, scenografia, to koło bardzo małe, osiednicy chyba 10 metrów, gdzie o, wszyscy... 10 jesteśmy... metrów to jest stąd od sceny. Właśnie, mniejsze. Mniejsze, też mi się wydawało. Ja rewelacja. No, jest rekomendacja. I właśnie, skąd czerpiecie tą energię? No powiedzmy, trochę chodzimy do teatru i przedwczoraj nam się wydawało, że to jest cały czas na najwyższym absolutnie poziomie. Kondycja fizyczna, różne tam wymieniać sytuacje. Ale widzisz, że ten teatr jest dość specyficzny, ponieważ ten teatr tworzą pasjonaci. Tak, to widać, że jesteśmy przypadkowym zbiorem aktorów, którzy szukają etatu, żeby się gdzieś zaczepić. Są ci, którzy przeszli pewne próby. Sporo osób tu było, odchodziło bardzo szybko, ponieważ nie pasowały do tej naszej układanki. My to, co robimy, chcemy robić dla siebie. No, przychodzenie wieczorem po to, żeby wyrecytować nauczone kwestie, nie jest specjalnie ciekawe. Czy Państwo mieszkają przez teraz na biedny? No jest to wiecznie. Ale widzę, że legendarne dane kosztowa. Nie, ale też właśnie jesteście tak powiedzą. Tak się wydaje, tak raczej. Krzysiu powiedział, to widzi Pan, jeszcze jest jedna rzecz, że, bo Pan wymienia, mówi Pan o Caliguli, dziękując postacią, ale właśnie to jest specyfika naszego teatru, że w tym miejscu jak gdyby każda rola, każda postać pracuje na swoje, prawda? Ktoś może mieć mniejszą rolę, ale po prostu grają jak to było, nie wiem, drugoplanowa, oscarowa rola. Tak, tak. Pani po nas prostu... zaprosiła do drzwiacza, to też się widzi. Tak, oczywiście, że Państwo to jesteście. Tak, że jesteśmy, że właśnie tak jest, że właśnie tutaj nie ma czegoś takiego, że są jacyś, prawda, aktorzy, którzy, tylko że każdy z nas ma taki spektakl, w którym po prostu zagra tą rolę, gdzie się, która, nie wiem, spełnia się gdzieś jego oczekiwania, a w drugim spektaklu może stworzyć coś też niezwykłego, małą rolę granic, prawda? Że to jest właśnie... Nie chodzi o tworzenie roli, tylko o tworzenie teatru. Tak, spektakl, że wszyscy pracują na spektaklu.
ale to każdy pojedynczy człowiek, jak to się mówi, czyli aktor. Przypadkowo się złożyło, że myśmy właśnie przedwczoraj z parą, znaczy w ogóle po raz pierwszy mieliśmy kontakt, z parą z kraju Basków się zetknęli, siedzieliśmy obok i ten młody człowiek, około 30-letni, jest aktorem. Znali języka. Nie znali polskiego. Ale grał Kaligulę? Natomiast temat... Nie grał Kaliguli przypadkiem? Proszę pana, nie spytałem. Nie spytaliśmy. Bo ja się dosyć późno zorientowałem, czy on mi dosyć późno powiedział, że jest właśnie, go dopytałem w zasadzie, że jest aktorem. O zawody, czy są studentami. Partnerka pielęgniarką, a on aktorem. No i co powiedział? Podobało mu się, było nowym doświadczeniem zupełnie. I dopytywał, bo oni nam sobie zrobili trasę Warszawa, Kraków, Zakopane i dopytywał, co w Warszawie. Co z takich ciekawych teatrów w Warszawie? Czy już miałem pewną trudność, żeby mu tak jeden teatr. Jedna rzecz pewna, to co pani powiedziała, że nawet najmniejsza rola staje się tą rolą Oscarową. Wy to dzisiaj udowodniliście. Każdy raz udowodniliście. To nie są puste słowa. Widziałem wiele tych spektakli już tutaj. Przyznam się szczerze, że dzisiaj patrzyłem. Były osoby takie, ci wszyscy w bagnach, którzy kochali. Nie, to są role drugoplanowe, ale oni grali tak samo. Znaczy nie ma roli słabej. Że każdy po prostu musi się skupić na zadaniu. Nie wiem, czy to ten budynek zobowiązuje, to miejsce jest niezwykłe. To jest miejsce cudowne, wszędzie się tak rozgaduje. Ciężko się tak wyróżniać, kiepsko zagrać. No właśnie. Jak się ma kiepski dzień, to kolega ma lepszy dzień i on. Rok temu pana widzieli w Lotte de Vega, tak? Na niby na no wielka rola, oczywiście. I to zostało i to oczywiście powoduje, że w następnym roku to pierwsze to patrzymy na repertuar. Jeszcze muszę pogratulować malarzom, naprawdę. Ja jestem malarzem sam. Piękne role odegraliście, a to samo. Co to było? Krew? Tak, nie, to była krew. Malina ma krew. Ale to jest dziwne, bo nawet w filmie czasami używają farby, a tu była rzeczywiście szlachetna, prawdziwa, inaczej działa. To ja może jeszcze korzystając z okazji, bo też miałam okazję właśnie być na spektaklu Caligula. Chciałam zapytać się o takie troszkę powiązanie, bo tam bo to było w Pszczynie bodajże rok temu. I pamiętam, ta główna rola, tam były po prostu takie sceny, takie wicie się na tej scenie i w ogóle wszystko tam się działo. I jeszcze, co ja właśnie tak troszeczkę nawiązując też do tego samego pytania, tutaj właśnie Arystokracja albo Piosenkarka, kiedy właśnie tutaj na przykład był ten taki śpiew albo te takie wysokie śmiechy, to mnie to tak zastanawia, czy odczuwacie jakiś taki stres, kiedy na przykład właśnie musicie jakieś takie sceny tutaj odprawiać, jakieś rytuały albo właśnie wydobywać z siebie takie dźwięki, bo ja na przykład się tak zastanawiałam, że jakbym miała tak stanąć i wydobyć z siebie coś takiego, to bym chyba miała mokro w niektórych miejscach. Ale to co pan powiedział, pani by się nie chciała wyróżnić. Nie, się zastanawiam, czy po prostu odczuwacie jakiś stres, a może za pierwszym razem odczuwaliście, a teraz to już tak automatycznie, czy po prostu... Automatyki na pewno nie ma. No właśnie, ale... A stres, ja przynajmniej, bo to zawsze jest osobiste odczucie, indywidualne. Jak ktoś nie odczuwa stresu, znaczy, że nie żyje, nie ma emocji żadnych. To zależy od dnia. Czasem ten stres jest większy w dyspozycji od tego, jak człowiek tak to czuje. No. Czasem jest taki dzień, kiedy się z wielką radością wybiega na scenę i wszystko po prostu tak jest. A czasem każdy jest człowiekiem, każdy ma swoje życie i musi się od niego odciąć, żeby wejść w inny świat. Jak długo pracowaliśmy na tym spotkaniu? Dzisiaj. Przeważnie gdzieś koło miesiąca. To była też kwestia produkcji, bo też chwilkę trwało. Myśmy mieli z kolegą 3 próby, bo my jesteśmy z zastępstwa. Ale wychowanie w teatrze może dawać. Młodzież jest zdolna. Fantastyczne były wczoraj
z Kaliguli te dziewczynki, no, że tam jest tak. Rodzinę, no, ale tak się bawiło. Nie, nie, rodzina już się postarzała, teraz była z Nowa Gwardia. Tak, właśnie, tak. I też miały jedną próbę. To było rewelacyjne. Bardzo dobre świadczenie takie. Są uczniowie i uczniowie Katarzyny. Natomiast mówiąc o rzeczach poważnych i smutnych, to pan Brodno, prawda, był tam mężem tej gwałconej w sposób odporny przez Kaligulę kobiety. I muszę powiedzieć, że ja chyba po raz pierwszy w teatrze miałem takie odczucie, że opisywanie, nawet najbardziej drastyczne wyrywanie języka i tak dalej, nie zastąpi pokazania w sposób naturalistyczny i brutalny na tego, co się dzieje, i to zwłaszcza o kobiety. Także to jest znakomita po prostu scena, jeśli można tak powiedzieć. I trzeba będzie zostać przekazać. 6 września. 6 września. Aha! To ma informacja. To tak jest. No to ta, aż tak dokładnie się nie wiem. Ja wiem, że 6 września, bo dzisiaj się w czasie zmian dekoracji zastanawialiśmy, co jest wcześniej albo później. Trzeba będzie przyjąć. Ale też zapraszamy jutro. Są jeszcze inne spektakle. No właśnie. Na przerwę. No właśnie. Szczerze, że nie wróci. Każdy z tym. Jeszcze, jeśli można, bo ja przeczytałam taki artykuł kiedyś dotyczący Witkacego w Stanach Zjednoczonych i to były wspomnienia aktorów, studentów amerykańskich, którzy go wystawiali i mieli do niego bardzo taki szczególny stosunek. Mówili, że w sposób inny niż wszyscy autorzy skłania do rozwijania warsztatu, jak gdyby, że on ma jego sztuki i postaci bardzo prowokują do tego, żeby szukać. Czy Państwo też tak na to patrzycie? Czy Witka też rzeczywiście ma coś takiego? Czy po prostu dla nich to było zupełnie coś nowego z dalekiego kraju? Ja myślę, że u nas to jest tak programowa zasada w naszym teatrze. To nie dotyczy tylko sztuk Witkacego, ale u nas, dlatego że ten Witkacy u nas, a program teatru jest zupełnie przypadkowo, tylko dlatego, że my bardzo serio traktujemy to, jak on podchodził do sztuki, to co sztuce myślał o tym, jak się sztukę powinno tworzyć. I no, dla nas to po prostu jest ważne. Dla nich być może to było pierwsze spotkanie z takim traktowaniem na serio siebie jako artysty. Artykuł mówi o tym, że bardzo go chcieli zrozumieć i odkrywali, równocześnie odkrywają. Bo to też wynika z tego, że w dramatach Witkacego wydaje mi się, że tam nie ma słabych postaci. Każda postać to jest miękko i to jest po prostu emocje. Jest ktoś, kto stoi nad przepaścią i chce ten krok zrobić. Więc to nie można chyba obojętnie takich postaci, takich sztuk grać. Może dla nich to było to zderzenie z czymś zupełnie. Ale myślę, że też dużo więcej. Także to pierwsze zderzenie pewnie prowokuje. Natomiast mnie tak ciekawe. Znaczy w Stanach jest bardzo popularny dramat psychologiczny jako taki. Daje takie styczność z Witkacem, gdzie jest to naprawdę formy mocno zarysowane postaci. Nie zawsze logicznie postępujące, a wręcz bardzo często właśnie alogiczne. Bo my zawsze tłumaczymy sobie, że to się nie wydarzy. Nie zawsze jak człowiek potrafi się zachować irracjonalnie w Stanach pewnie zagrożenia czy wyborów. Witkacy to dokładnie ujął, właśnie sformułowanie sztuka, przez no to jest sztuczne, nie ma przekładać życia jeden do jednego, to w wielu językach tak to wygląda, więc tutaj dokładnie trzeba wybrać esencję z życia. A jeszcze jedno mam takie pytanie, prawdopodobnie wy też macie takie pytanie, albo inaczej, wy odpowiedzieli. Chodzi o to, co wy będziecie chcieli wystawić, co jest waszym marzeniem, jeżeli chodzi o Witkacego tekst, jak to zrobić. Czy jest coś w zamyśle takiego, jest tekst, który jest nieobliczalny, jest zespół tekstu, wszystko naraz, nie macie tego typu marzenia? Finał tego teatru. W finale są dalsze emocje. Bo inaczej, czy jest tekst, którego jeszcze do góry nie dotknął nic? Przychodzi taki moment, że my wszyscy czujemy taką potrzebę, żeby się spotkać z tematem i zbliżać. I gdzieś z pewnych rozmów naszych rad artystycznych, gdzieś potem jak gdyby to zbiera, nie wiem, nagle wszystkie nasze tematy, oczekiwania
i wtedy wyłania się jakiś temat, który dla nas jest ważny. Taki pomysłowy dobrobieg. Znaczy dotyczy czy historiozofii, czy to będzie dotyczył pojedynczego człowieka, czy no, to wtedy... Różne aspekty. Tak. Właśnie a propos takich różnic między naszym teatrem a innymi, to jest również taka, że właśnie my nie realizujemy, co by tu teraz zrobić. Tego mnie to takie sobie nie... Nasza potrzeba zrobienia spektaklu nie wynika z kalkulacji, co by teraz można byłoby zrobić, tylko z jakiejś potrzeby poruszenia tematu, z tematów właściwie. I to z tego wynika. Nie przeglądamy dzieł Kacego i o tego, żeśmy jeszcze nie zrobili. Nie ma zestawu, nie ma obowiązków. Czasami robimy spektakle, które w ogóle nie istnieją w literaturze. Kac jest tak aktualny, że często pytają nas, czy dopisaliśmy coś. To jest przed 100 lat, a to sami Państwo widzieli i słyszeli. Można to przyrównać, przyporządkować do każdej władzy i tak dalej, i tak dalej. Uniwersalny. Niesamowite, to jest super pomysł, jeśli wasze oryginalne, z tymi maskami. To ja sobie dzisiaj po raz pierwszy uświadomiłem, że jeżeli się nałożą identyczne maski i każdy wygląda tak samo, to jest przerażające. Tak. Przód stworzenia jest taki, że każda twarz jest inna, prawda? A i przyjemna, ciekawy wątek. To jest rodzaju teatru starozreckiego. W jakimś sensie, znaczy poprzez tekst też, poprzez samą scenę końcową, że my wszyscy stajemy się tym tłumem licznym. Uśmiechnym. Tak, jest liczny. Ale to na nas też robi dużo. My na Państwa patrzymy. Wszyscy mają rzeczywiście maski na sobie. To jest niesamowite. To jest taką grozą, że my nie ma pan rację z tym porównaniu do teatru greckiego, maska. Tak, maski nie musiały się incydować. To co Witkacy mówił, sztuczny ma być. Po grecku persona to jest maska. Tak, ale też tutaj myśl szefa i scenografa dotyczyła czegoś trochę poważniejszego, mianowicie pewnego zagrożenia, które jakby też Państwo myślę obserwujecie, które się dzieje, które przez manipulacje i przez jakby dotkryny tego, co jest dobre, co jest złe, chce się to społeczeństwo uformować, co jest dobre, co jest złe, co wypada, czego nie wypada. Tą osobowość powolutku się po prostu stara się wyrównywać. No, to jest przerażające. Sami jak w naszym Tak. No, teraz to się nie odbywa na poziomie tak, jak było za komuny, że wszyscy mieli na przykład uniformy, tak? Był strój męski i damski, można było ewentualnie dłuższy albo krótszy, właśnie na tym poziomie, ale na poziomie tego, w jaki sposób chcą, żebyśmy my myśleli. To jest bardzo niebezpieczne, bardzo groźne, bo zabija się indywidualność myślenia, zabija się chęć, że tak powiem, bycia indywidualnym, czyli będziesz robił to będziesz taki, bo jak nie będziesz tego robił, to nie będziesz taki. To jest bardzo, wydaje mi się, wszystko tłumaczone twoim szczęściem. Małymi kroczkami do przodu się nasze społeczeństwo po prostu w jakiś sposób kanalizuje. Ten jest taki, ten jest cyklistą, to jest taki i taki. Ten jeździ na ryby, to jest taki i taki. I on ma już swoje światy, które się z sobą nie przecinają. I to jest, myślę, tutaj takie zagrożenie, żebyśmy zwrócili na to uwagę, czy nie poddajemy się manipulacji. Niektórzy tak lubią. W dzisiejszej sztuce było tym, co należało, czy wypadało robić? Bo ja chyba to nie wcześniej. No tutaj tak dosłownie to po prostu się przyłączyć do tych, którzy chcą zmian, prawda? Czyli założyć maskę, ubrać się na szaro i się wpasować w tłum, czyli nie myśleć, tak nie zastanawiać się, co z sobą niesie na przykład wyrżnięcie. Tamten świat... Ja widziałem, że była niesamowity konflikt pomiędzy prezydentem awansowanym do stopnia generała pułkownikiem i jeszcze Portą.
Oczywiście, że tak, ponieważ to się chyba. Rewolucja ma tego siebie, że po rewolucji ci, którzy byli na dole, są na górze, a na dole zawsze jest ktoś następny, kto czeka na to, żeby przejąć władzę. To się nigdy nie kończy. Tego historii jest miele bez przerwy. To nawet nie ma sensu nazywać, kim jest ta władza, a kim są ci na dole, bo to się tak za chwilę zmieni. Ja rozumiem tylko, że ja nie wychwyciłem tego. W sumie temat podobny był poruszany w Kaliguli, jak powinno się zachowywać w sposób taki właśnie powinny w duchu rewolucji, żeby chociażby nie stracić głowy. No tak, to nie jest oddawanie rad. Tutaj to traci się głowy. To znaczy tutaj nie chodzi o dawanie żadnych odpowiedzi, chodzi o to, żeby zadawać pytania. To jest szkoła, to jest szkoła. Jeszcze o tych maskach. Nie wiem, czy to była może świetna gra technicznych, tak? Panów, którzy tak pomagają, ale ja miałem wrażenie, że to nie jest jakaś tam próba skanalizowania. To był rozkaz. No, oni na nas patrzyli, tak? I to nie było takie ustawianie, to było po prostu załóż ją. Ale tak działa rewolucja. Rewolucja nie ma piłę i nie patrzy, kogo zepnie. Ona jest ścina po prostu. A później, o, przepraszam, ciebie też. To później się dochodzi rozum. Najpierw jest agresja. Jeśli zakładają maski, to tak w teatrze, jak w czasie rewolucji, ze strachu. Wszyscy to robią. Jeśli ja tego nie zrobię, to się wyróżnia. Psychologia nie chce wyróżnić. A potem jeszcze coś jeszcze Andrzejowi Dzikowi zależało strasznie na tym, żeby poza plazmonikiem, czyli tą jednostką, która nie chce, która się buntuje przeciw tym czasom, żeby właśnie ten czas był bohaterem. To właśnie to koło, które się kręci. Koło dziejów właśnie, że to cały czas. I nieważne. Pod koniec pojawiają się ci miedwalszczycy, prawda, zdejmują te łachmany wszystkie, nagle jest ten sznyt, można powiedzieć. Natomiast za chwilę, kiedy ci idą na bułeczki świeże bułeczki z ciepłą kawą, czyli wiadomo gdzie, nagle przychodzi następna siła, już jest zagrożenie, już oni się czują jak szczury. To ostre światło się zapala i nie wiadomo, kto już za drzwiami czeka. To jest właśnie ten czas. Bo tak jak mówię, ta arystokracja, niby porcelanowe postaci. Tak, nieważne, czy ten rząd, czy układ był dobry, czy zły, bo to jest kwestia już oceny historii. Natomiast, że to mija. Że to jest, ta tęsknota też za tym światem, który był kiedyś. To jest nieuniknione. Tutaj jest jeszcze jedna taka rzecz, że pan dopytał, co powinni zrobić ludzie. Ja nie wiem, czy Witkacy w tym momencie, kreując tego typu spektakl, nie pokazał pewnego rodzaju trudności, dlatego że jedno jest złe i drugie jest złe. W jakimś sensie to pokazał, że szansę... Jasne, że on nie widział szansy, żeby ani tu szansę, tragedia. Ruch w jedną stronę. Tak, zwanie mechanizmu bardziej niż dawanie, tak jak mówię, opisanie mechanizmu i zadawanie pytań, jak ty się zachowasz, co ty zrobisz, a nie dawać odpowiedzi, masz zrobić to i to, żeby było, żeby było dobrze. Jak to Piotrek mówi, że się jedynym miejscem to jest więzienie? Albo szpital żołnierzy. Tak, dokładnie. Alternatywa? Żadna. Natomiast Kaliguli chyba, dla mnie, jeżeli miałbym wyróżnić, jedna kwestia to było przechodzę do historii. Straszne, prawda? Kaligula do historii. Jakby jedyne pozytywne przesłanie. No tutaj też jest tak, ulegnę rewolucji i wtedy będę miał dobrze. Też takie same przesłanie. Osiągnę coś. Awans. No tak, coś za cenę czegoś. Niezwykła tragedia. To jest, nie wiem, dla mnie jest to bardzo wyraźne odniesienie do starożytnego teatru. No tak. Ten dzisiejszy spektakl. I nie wiem, właśnie przecież waszymi maskami było dzisiaj wasz kostium. Były doskonałe maski. Już nie wiem, scenograf tutaj to jemu trzeba pogratulować. Po prostu wyczarował świat. Przedziwny. Taki. Nie wiem, czy ktokolwiek z nas zrobił taką
Pani ta parterka zawsze się ma spadać. To mi nawiązuje do celebrycznej kurwy. Tak, tak. Tak to by się zorientowali. Rafał dostał nagrodę za tę scenografię. Tak, powinien dostać, bo to jest wybitna scenografia. I ten pomysł, tak, tak, tego, tak, tak, tej sceny. Tak, tak też oczywiście. Nagrodę indywidualną. Kolega dostał nagrodę. Jerzy Kruszczyński za muzykę. Tak, muzyka fantastyczna. Chcę wyróżnić. Wszyscy dostali nagrodę. Nie, no ale to nagrodę jest ten spektakl. Witkacy napisał bezimienne dzieło chyba po podróżach egzotycznych z Malinowskim. Czy ktoś może przypomnieć odrobinę historii? Ja nie pamiętam, gdzie podróżował, jakie elementy są widoczne w sumie w spektaklu i o jakie podróże z Malinowskim. Nie, to bardziej metafizyka Rafała Cierencia. Bezimienne dzieło. Czyli to bezimienne dzieło. Metafizyka Rafała Cierencia ma bardzo, najwięcej odniesień, dzik tropikalny. Natomiast tutaj bezimiennym raczej... Do Płodnego podróże po Rosji. To widział. Nie wiem, czy Państwo widzicie, ale Witkacy był na froncie, jeszcze podczas II wojny światowej. Nie strzelając do siebie, tylko zażynając się bagnetami, szablami. On brał udział co najmniej w trzech takich krwawych jatkach, gdzie... Jeszcze młody człowiek. Będąc młodym człowiekiem i on po prostu widział stosy trupów oblane prawdziwą, autentyczną krwią, więc możemy sobie wyobrazić, jak on to przeżył, prawda? Jaki to zostawiło w nim ślad. Widząc osobę leżącą, już przeżywamy, prawda? Jak sobie wyobrazimy ludzi, którzy są rozpruci, albo mają pomcinane głowy i kończyny, te bitwy wtedy to były rzezie. To pierwsza wojna światowa pod względem, to było coś tak okropnego, że jak sobie Państwo uruchomicie wyobraźnię, te rozprute ciała, zapach krwi i po prostu płynąca posoka wszędzie, ubabrani, brudni, przepoceni, śmierdzący w tej krwi. Pan, może nie panicz, ale z dobrej arystokratycznej rodziny, w takim, wiecie, to... I on chyba trafił potem do szpitala, tak? No właśnie, tak. Trafił do szpitala, natomiast nie mam, była taka historia, że Witkacy był niby ranny. Tak. Okazało się, że gdyby był ranny, był oficerem, byłby w razie zapisany. Nie było żadnego, został przyjęty i to mieliśmy takie spotkanie z tym doktorem, który zajął się tylko tym etapem jego życia. Właśnie znaczy jest książka. Tylko jego trauma. Dlatego nie napisali, że ranny, tylko w kontuzjowanie. Z kontuzją uznano, że byłby taki trauma. Ta legenda tej ewolucji też jest taka do przepracowania z tego, co mówią pracowodzy, prawda? Bo myślę, że my tu sprowadzamy to do ewolucji i każdy ma jak gdyby pierwsze skojarzenie z rewolucją październikową, natomiast tak jak pan wspomniał, to bardziej o mechanizmach rozmawiamy, prawda? A jego się potoczy... Widział te mechanizmy, jak się tworzą na żywo, to on to przeżył. No właśnie. W zasadzie, że tak powiem, w życiu, w którym dokładnie on roku zmarł. Czyli było, Hitler dochodzi do władzy w Niemczech, w związku z tym widzi te manipulacje. To trauma, to wszystko... Plus dusza artystyczna, która wyzwoliła z niego energię, eksperyment, chęć eksperymentu. Wybitna postać. Może to jest słowotwórcza postać. Ja pamiętam sobie, jestem na ulicy Kościeliskiej i taka willa, w której są jego teksty. Jak się to widzi? Koliba. Tak, dokładnie. No to można się czarować tymi nazwami. I rysunkami jeszcze. Przyjdź za dnia i popatrzeć na siedzielek nasza. No dokładnie, widocznie jest zdjęcie. Mało tego, że już w tym spektaklu też tutaj te nazwiska, one są fizycznie dobierane. Absurdalne sytuacje. Wziąć sobie dala i poczytać Jaskaria, jak są postaci, jak się nazwa, potem jak są... Tak, Jaskaria. Samo w
w sobie to jest po prostu perełka. W sumie to robiliście kiedyś z didaskali w jakiś sposób? Bo to mam ciekawie. Na przykład jak była grana kurka wodna, no to była tratwa, to wtedy, ale to było coś takiego, że czyli jak wytrzymaliśmy się tej wizji, że jest kopczyk i tutaj jest ta latarnia, ale ta tratwa się przesuwała przez całą scenę, prawda? Od kopczyka do... To oczywiście troszeczkę inaczej było, bo tam były jakieś salony czy coś, jakieś tam fotele i z tego zrezygnowaliśmy, tylko cała akcja się jakby rozgrywała wtedy na ruchomej scenie. A jeśli w jakimś innym teatrze by to potraficie przenieść całą dekorację? No, tak, oczywiście, że tak. W szpitalu prawie szpitalu nie puszczymy na przykład w Kaligule. Wiadomo, że czasami trzeba zawęzić czasami minimalnie przestrzeń. Nie można też być tak się kurczowo trzymać, skoro jest, że jak tu się nie mieści, to co centymetra to nie gramy. Nie. Czasami właśnie ograniczenia powodują wolność. A właśnie, przepraszam, na ile spektakl Kaliguli był wierny samemu tekstowi Kamini? To jest mocno okrojony. Okrojony, prawda? Ale tego się nie czuję, no bo ja nie czytałem dramatu. Tam skreślone mnóstwo takich typowo filozoficznych tekstów, odniesień. No tak. A pozostał tekst, który jest mięsisty, emocjonalny. Tak. Państwo 6 września zrobią spotkanie po spektaklu. Tylko ja chcę do Państwa zostać, bo my nie wiemy, bo wtedy będziemy rozmawiać o bezimiennym dzisiaj. My właśnie wróciliśmy. Właśnie, bo w lipcu jak się skurwa, tak? Uważamy za no, ciężko. Ja myślę, że właśnie bezimienne dzieło też było dużym wydarzeniem artystycznym. Tak, to robimy do 6 września. Zawsze można do 6 września zostać. To by trzeba było w tym waszym domu. W tym jednym. Trzeba by te nasze dzieci miliony przegrać na chwilę. No właśnie. A jeszcze jedno, znaczy, wy nie jesteście robotnicy. Katarzyna, Piotrek. Czyli cała reszta zakochała się w Zakopcu. A czy w ogóle ta książka jest do kupienia, ta jubileuszowa na 20-lecie bodajże, tak? Teatru? Jest. To znaczy, bo tak, jest dusza anielska, tak. Pani profesor, tak, jestem. No właśnie, to. Tak, to jest reprezentatywne, tak? Dokładnie. Znaczy, to jest jej punkt widzenia. Jest to chyba taka pierwsza pozycja, już poważnie traktująca to, co robimy, bo pierwsza książka, która powstała, był bardziej taki album rodziny, na fizycznej biurze. Po 20 naszych urodzinach. Natomiast tutaj jakby pani profesor już wyraża jakiś swój stosunek i jest jakiś rodzaj już recenzji, tak, krytyczna jest ta zdjęcia są chyba takie, znaczy bo kompendium wiedzy, tam jest wszystko, co właściwie. Kompendium wiedzy jest w książce, tak. Wszystkie daty, wyjazdy, co, kiedy robiliśmy, także gorąco polecamy. Na ten na uwaga jest, bo nie wiem, dawniej nie było tych spotkań, nie wiem, jak dawno robicie spotkania. Były. Ale po tym spektaklu potem... Ale czekaliśmy na pana, bo nie było. Strzelali, kiedy... A bo trafiałem na was słabszy dzień. Trzeba było gonić do tego domu dużego. Nie wiem, w pewnym momencie... Nie, bo to jest cenne. Żaden teatr generalnie nie praktykuje czegoś takiego. Znaczy, to jest bardzo cenne dla nas też. Może i dla was. To był może błąd z naszej strony, żebyśmy uwierzyli, że widzowie wiedzą, że mogą się z nami spotkać po każdym spektaklu. Więc stwierdziliśmy, że trzeba jednak to... No tak, że wtedy trzeba było mieć kwiat. No bo my zazwyczaj, jak Państwo mówicie, stoimy przy drzwiach po spotkaniu. Więc to forma rozmowy. Myśmy w zeszłym roku byli na premierze Petra Zelenki. No to tam potem dłużej było. Tak. Premiera ma swoje też prawa. No właśnie, to tak. Staram się właśnie pokazać spektaklu, że jest taka możliwość. Ale rozmowa to jest jeszcze coś pewnie. Bo to w zeszłym roku, a w tym roku to transfuzja jest premierą, tak? Premierowym spektaklem? W tym roku tak, bo to było chyba na urodziny, prawda? Tak. To się wybieramy na ten premierowa, a teraz jeszcze jest jedna, dwa tygodnie. Państwo mieszkają w Zakopcu? My? Tak. W Warszawie, nie przyjeżdżamy. Ja, przyjeżdżamy. Przyjeżdżamy.
po roku. Na wszystkich spektaklach. Nie byliśmy na wszystkich, ale... Byliśmy dosyć późno, ale lepiej późno. Przyjaciele to tutaj. Teraz. Mamy porównanie tam z tym toroma warszawskim. Tu jest inaczej i powietrze jest inne. Ludzie są inni tak dalej od władzy. Ale wychodzi się na pole. Ta scenografia w Kaliguli, gdzie się tak bliski kontakt. No to znowu profesor Jerzy Skarżyński. Rewelacja. Muzyka też tam. Muzyka jest bardzo ważna. Z kolei w tym naszym roku, tym właśnie na niby naprawdę. To też no, to na zespół. Zespół jazzowy wspaniały gra. Muzyka też gra. Proszę Państwa, Grzegorz Kucińskiego. Tak. Bardzo Wam dziękujemy. Tak. Dzisiejsze. My Państwu dziękujemy. Wiemy, że jesteś... Za dzisiejsze i za tego 6 września. Za 6 września. W każdym razie, chapeau bas, jesteście wybitni. Notorycznie zapraszamy. Też jak tylko gdzieś będziemy w Polsce, to oczywiście też się tak, gdzieś będziemy teraz. Ale będą zawsze. Południe od Polski. Dobre są zdjęcia. Ja mam, że ja dobrze.